Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Headbanga, w którym udowadniam wam, że rock and roll to najlepsze co może być. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pierwszym albumem jednego z moich ulubionych zespołów heavy metalowych z ostatnich lat, roku 2015 rzekłbym, bo poznałem ich głębiej, że tak powiem, w czerwcu. Zacząłem ich słuchać w czerwcu i tak się wkręciłem, że po prostu masakra, do dziś ich fazuję i oni bardzo szybko się wbili na drugą pozycję na mojej bibliotece na Last.fm i dzisiaj zajmiemy się ich debiutem z 1988 roku. Jest to Impellitteri i Stand in Line. Stand in Line, jeden z dwóch albumów Impellitteri z Grahamem Bonnetem, ale jak tam się znalazł Graham Bonnet, ponieważ jeśli dobrze wiecie, on śpiewał m.in. w Rainbow, śpiewał w Alcatraz, miał też solowe płytki, ale jak się wziął w Impellitteri? No to trochę historii. Jeżeli mamy zaczynać od początku, to zacznijmy od roku 1983 roku. Wtedy spotkało się dwóch gości, Chris Impellitteri i Rob Rock. Spotkali się w zespole grającym covery, który zwał się Vice. Oczywiście Chris grał na gitarze, a Rob śpiewał. Nagrali jakieś tam demko i w 85 się rozeszli. Rozeszli się w 85, Rob został w Vice, natomiast Chris opuścił zespół i przeniósł się do Los Angeles, ponieważ szukał jakiegoś kontraktu płytowego, żeby nagrać swoją płytę. Ale już w 1986 roku Rob się również przenosi do Los Angeles, żeby nagrać album grupy projektu Mars, który zwał się Project Driver. Impellitteri robi swój zespół, natomiast właśnie brakuje mu wokalisty. No i jako iż Rob Rock pojawia się w Los Angeles, to czemu by znów nie grać razem? Tak więc zaprasza go właśnie do swojego zespołu Impellitteri. No i tak kształtuje się pierwszy skład Impellitteri, czyli Rob Rock na wokalu, Chris Impellitteri na gitarze, Phil Wolf na klawiszach, Ted Days na basie i Lonnie Silva na perkusji. W tym składzie wydają swoje debiutanckie EP, zwane po prostu Impellitteri, o którym powiem może kiedy indziej, ponieważ płyta, o której chcę dzisiaj powiedzieć, zupełnie ma inny skład i po prostu nie będzie się to jakoś łączyło. Krótko po nagraniu epki Rob Rock opuszcza zespół i idzie do zespołu Joshua, natomiast Impellitteri chce kontynuować działalność swojego zespołu, więc zaprasza na wokal kogoś z wielką reputacją i z latami w muzyce za sobą, czyli Grahama Bonneta. Ted Days również opuszcza zespół i na jego miejsce wchodzi Chuck Wright, którego znamy m.in. z Quiet Riot. A Lonnie Silva zostaje zastąpiony przez Pata Torpeya, którego znamy z Mr. Biga. No i w tym oto składzie nagrywają płytkę Stand in Line. Jeszcze raz powtórzę cały skład. A więc Graham Bonnet na wokalu, Chris Impellitteri na gitarze, Chuck Wright na basie, Pat Torpey na perkusji oraz Phil Wolf na klawiszach. Okej, te najważniejsze aspekty początków Impellitteri opowiedziane. Teraz czas przejść do płytki. Dlaczego ją tak uwielbiam? Posłuchajcie. I pierwszym utworem jest chyba jeden z najlepszych utworów od Impellitteri i chyba jeden z najbardziej popularnych utworów od Impellitteri w ogóle. Genialny Stand in Line. Matko, jest to pierwszy utwór, który usłyszałem właśnie od Impellitteri. Kiedy usłyszałem, jak Graham Bonnet śpiewa to, jak usłyszałem to solo Chrisa, matko, jakie były to emocje i jak zacząłem fazować ten album, ten utwór i ogółem ten zespół. I nie dziwię się, dlaczego ten utwór dostał promo video, ponieważ to jest chyba najlepszy utwór na całej płycie, naprawdę. Lepszego opening tracka i lepszego utworu na tej płycie nie znajdziecie. Do tego ten utwór był jeszcze singlem, który wygląda tak. I nic mi nie wiadomo, gdzie się dostał ten singiel. Został on wydany przez CBS i chyba tylko w Japonii, jeśli się nie mylę. Chociaż mogę się mylić, ale wracając do utworu, pozycja obowiązkowa, jeśli chcecie słuchać Impellitteri. Naprawdę najlepszy utwór Impellitteri chyba, jaki powstał.
kolejny utwór, Since You've Been Gone. I szczerze, kiedy zobaczyłem, że Since You've Been Gone się pojawia na tym albumie, było to dla mnie trochę logiczne, ponieważ Since You've Been Gone zostało też skoverowane przez Rainbow i to Rainbow, kiedy Graham Bonnet był tam jeszcze. A tutaj Graham Bonnet jest na wokalu BTW, jakby ktoś nie wiedział i nie pamiętał. Tak więc trochę się nie dziwię, że Since You've Been Gone się tu umieściło, ale szczerze, przez nagranie tego covera Impel Theory było trochę hejtowane właśnie za plagiatowanie Rainbow, ponieważ no, tutaj mamy Grahama, tu mamy Grahama, coverujemy znowu to samo i ogółem ta płyta jest trochę tak w stylu Rainbow. Zobaczycie później, dlaczego tak niektórzy twierdzili. Ja tego za bardzo nie wyczuwam, ale no, może wy to odczujecie. W każdym razie, Since You've Been Gone, genialny cover utworu Russ Ballard i można powiedzieć, że to jest chyba mój ulubiony cover. Pomijając to, że ten utwór był hejcony, że o, znowu coverujemy właśnie Since You've Been Gone, znowu Graham coveruje to samo, to muszę powiedzieć, że to jest chyba moje ulubione wykonanie tego utworu i naprawdę polecam wam go posłuchać. Kolejny utwór to Secret Lover. Kolejny super utwór, naprawdę super utwór. Graham po prostu wspina się tutaj na wyżyny. Uwielbiam refren w tym utworze, jest on po prostu prześwietny. Uwielbiam Secret Lover, naprawdę warto go posłuchać, polecam. Następnie instrumental, bo Somewhere Over the Rainbow. Piękny cover tego utworu by Chris Impel Theory. Szczerze nie wiem, do czego czepiają się ludzie w tym utworze. Naprawdę myślę, że przyzwoity cover, naprawdę bardzo ładnie zagrany. Jeśli lubicie instrumentale i lubicie Somewhere Over the Rainbow, to myślę, że powinniście sprawdzić to wykonanie. Bo według mnie Impel Theory jest naprawdę genialnym gitarzystą. I jeszcze wspomnę o tym, że Somewhere Over the Rainbow było b-sided dla singla Standing Line. Takie małe info. Kolejny, naprawdę, ale to naprawdę epicki utwór, według mnie drugi najlepszy po Standing Line. Tonight I Fly. O matko, kiedy usłyszałem pierwszy raz ten utwór, kiedy doszedłem do refrenu, matko, jak ja zacząłem uwielbiać Grahama Bonnetta. Nie mówię, że wcześniej go nie lubiłem, ale po tym utworze naprawdę zacząłem uwielbiać go i naprawdę go bardzo ceniłem. I szkoda, że ten oto wokalista nie został tak naprawdę zauważony, bo mamy tutaj Gillana, mamy Dickinsona, mamy, nie wiem, Halforda, a Bonnetta właśnie się pomija. Nie wiem czemu, Bonnet ma naprawdę genialny głos i myślę, że tym utworem to mi udowodnił. Tonight I Fly, naprawdę utwór godny polecenia i żałuję, że nie było go jako singla, bo nadaje się genialnie. Kolejny utwór, Wired and Perfect. Lubię go, lubię. To już nie jest taka może rewelacja jak poprzednie trzy utwory autorskie Impel Theory, ale nadal jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny utwór. I jeśli słucham całej płyty, to naprawdę lubię słuchać Wired and Perfect. Naprawdę myślę, że warto się zapoznać z tym utworem. Polecam. Perfect.
Leviathan, Mind Blown, kolejny genialny utwór, trzeci mój ulubiony na tej płycie po Standing Line i Tonight I Fly. Naprawdę uwielbiam ten utwór, jest on super, po prostu jeden z najlepszych, jak już mówiłem, na tej płycie, pozycja obowiązkowa, jeśli słuchamy tej płyty. Kolejny utwór to Good Night and Goodbye. Lubię tak bardzo jak White and Perfect, muszę powiedzieć. Jest bardzo dobry i warto go posłuchać. I naprawdę nie wiem co jeszcze więcej powiedzieć. Wpada w ucho i myślę, że jest to może pozycja obowiązkowa na tej płycie. Natomiast jest to utwór godny polecenia. Myślę, że warto się z nim zapoznać. No i na sam koniec jeszcze jeden instrumental Impaliteri, tym razem już autorski, Playing With Fire. Fajny, aczkolwiek jak już mówiłem, nie jestem fanem instrumentali, ale myślę, że jeśli lubicie gitary i solówki, to myślę, że to jest pozycja obowiązkowa. Myślę, że nawet jest to lepsze niż wykonanie Somewhere Over the Rainbow przez Impaliteri. Playing With Fire polecam. No i to tyle ze Standing Line. Według mnie jest to naprawdę genialna płytka i trzeba się z nią zapoznać, ponieważ to jest po prostu klimat lat 80. Lata 80. są po prostu wpisane w tą płytkę. Mówiłem, że w innym programie, w innym odcinku opowiem o Impaliteri EP, ale jest ona troszkę powiązana ze Standing Line. Otóż jakoś, nie wiem, w 2000 którymś roku wychodzi remaster Standing Line na CD-ku. I właśnie Standing Line na CD-ku miało bonus. I tym bonusem właśnie było Impaliteri EP. I to jest tak naprawdę jedyne powiązanie Standing Line z epką, ponieważ były wydane po prostu na jednej płytce. I to jest tak naprawdę wszystko. Więc kiedyś opowiem o tym Impaliteri EP na pewno, bo jest to naprawdę ciekawa płyta, ciekawe wydanie. To jest typowe Impaliteri, ponieważ to, czego słuchaliśmy, to później Impaliteri będzie chciał uciekać od tego klimatu. Będzie chciał uciekać od tej płyty i tak naprawdę jedyny utwór, który chyba zostanie na setliście, nie jestem w stanie nie powiedzieć, ponieważ nie znam wszystkich setlist, bardzo mało jest nagrań koncertów Impaliteri, jak i właśnie setlist, na przykład na setlist FM, na pewno zachowało się Standing Line, a jak z innymi piosenkami, tego już niestety nie mogę powiedzieć. No a co wystawię temu albumowi? Jest to jeden z moich ulubionych albumów Impaliteri i wstyd mu nie wystawić teraz tutaj o 4,5 na 5. Lubię go tak samo jak Quiet Riot, Metal Health, czy nie wiem, powiedzmy Born Again, Black Sabbath. Naprawdę jest to genialna płytka i myślę, że warto się z nią zapoznać. No i to tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Jeżeli czekacie na kolejny odcinek, to zasubskrybujcie mój kanał tam na dole. Natomiast jeżeli macie jakieś pomysły, komentarze, uwagi, propozycje, bądź cokolwiek, to piszcie komentarze. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, a w kolejnym odcinku zajmiemy się płytą. Jako już jest 15 odcinek, będzie to kompilacja, natomiast będzie to kompilacja jednego zespołu i nie będzie to The Best Of. Tyle mogę wam powiedzieć, będzie to kompilacja nagrań z lat 1975-1980. Będzie to płyta Quiet Riot, Randy Rhoads Years, która ujrzała światło dzienne 1993 roku. Właśnie w tym roku ta kompilacja wyszła i zawiera ona nagrania właśnie z czasów Randy'ego Rhoadsa, kiedy był on w Quiet Riot, w tym starym Quiet Riot, że tak to ujmę. I są to piosenki właśnie z tamtego okresu, tylko że nagrane na nowo. Przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ nie podejrzewam, żeby w 1980 roku Kevin Dubrow miał taki głos. Ale co tam jest na tej płycie, przekonamy się w przyszłym odcinku. Także dziękuję wam bardzo serdecznie jeszcze raz, no i do zobaczenia. Nara.